Słownik Polsko-Europejski to program, w którym korzystając z pomocy ludzi znających się na unijnych funduszach staram się wyjaśnić trudne pojęcia związane właśnie z unijnymi dotacjami. Dziś zapraszam Państwa do Pałacu w Rybnej. Pałac w Rybnej w Tarnowskich Górach wybudowano w końcu XVIII wieku. W czasach powojennych był przez szereg lat zaniedbany. W latach 80. minionego wieku nastąpiła jego częściowa renowacja. Jednak dopiero unijne fundusze sprawiły, że obiekt został poddany gruntownemu remontowi. Dawny blask odzyskała elewacja pałacu oraz wnętrza. Powiększono także salę koncertową oraz wybudowano taras, który będzie pełnić rolę sceny letniej. Ponadto na parterze budynku przygotowano pomieszczenia, w których będzie można organizować wystawy czasowe. Całkowity koszt projektu wyniósł blisko 3 miliony złotych. W 2011 roku odnowiony Pałac w Rybnej wygrał plebiscyt Wielkie Odkrywanie Śląskiego Perły w Koronie 2011 w kategorii Zamki i Pałace. Dziś właśnie tu, w pięknych wnętrzach Pałacu w Rybnej, moimi gośćmi są Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego, Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór oraz Adam Morawiec, dyrektor Pałacu w Rybnej. I zaczynamy od pierwszego słowa. Instytucje otoczenia biznesu. Są to instytucje, które zajmują się po części, mają wpływ na biznes, tak? Które są, takie jest moja jakaś tam definicja tego. No. Podejrzewam, że chodzi o wszystkie instytucje, mniejsze podmioty gospodarcze, które działają na rzecz większego podmiotu biznesowego. Instytucje logistyczne na przykład, które, że tak powiem, wspierają biznes. Być może jakaś instytucja związana albo wspierająca biznesmenów? Instytucje otoczenia biznesu, tak? No to są jakieś instytucje, które pomagają przedsiębiorcom w jakichś tam przedsięwzięciach. Jako instytucje otoczenia biznesu możemy rozumieć różne instytucje, które jak gdyby wspomagają działalność różnych jednostek gospodarczych, więc są to izby handlowe, izby gospodarcze, banki, różne instytucje finansowe, jednostki samorządu terytorialnego, wszystko co może pomóc w działalności jednostki gospodarczej. Jak, jeżeli chodzi o fundusze oczywiście europejskie, pojmowane jest pojęcie instytucja otoczenia biznesu? Jeżeli chodzi o fundusze europejskie, instytucje otoczenia biznesu, to są te instytucje, które działają na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, na rzecz ich rozwoju, wspomagają, wspierają ich działania z usługami doradczymi. My mamy specjalne działania finansowane z funduszy unijnych, stricte wspierające też instytucje otoczenia biznesu. Ich plany, ich propozycje biznesplanów mających właśnie na celu rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Panie burmistrzu, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, o wsparcie przedsiębiorczości ze strony samorządu, ale też pod kątem unijnych funduszy? Tarnowskie Góry dużą wagę przywiązują do tego, aby wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa. Blisko współpracujemy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach. Organizujemy wspólne konferencje, ale również dyskutujemy na temat szkolnictwa. Okazuje się, że przedsiębiorcy mają problem z pozyskaniem właściwych pracowników. Choć Tarnowskie Góry nie są miastem na prawach powiatu, to jednak już na etapie kształcenia gimnazjalnego decydują się losy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Tak widzimy swoją rolę we wspieraniu przedsiębiorców. Mówimy o instytucji otoczenia biznesu. Czy można powiedzieć, że Pałac w Rybnej jest takim przedsiębiorstwem? Chyba nie do końca, prawda? Bo mimo tego, że staracie się w jakiś sposób oczywiście tu uzyskiwać dochód, to jednak głównie jesteście nastawieni na to, żeby promować kulturę. Oczywiście, Pałac w Rybnej jest instytucją kultury, jest miejscem, w którym od przeszło 30 lat ta działalność kulturalna jest prowadzona. Jest to to miejsce, które pozwala troszeczkę poczuć, że życie jest piękniejsze. Ale staracie się też wykorzystywać te możliwości finansowe, prawda? Bo pałac też przynosi pewien dochód, prawda? Tak, oczywiście. Tak jak wcześniej, przed paruset latami były instytucje mecenatu, tak obecnie również działalność kulturalna wymaga wsparcia finansowego. Z takich możliwości Pałac w Rybnej korzysta. Pozyskał środki z regionalnego programu operacyjnego, z programu Infrastruktura Kultury, który umożliwił przeprowadzenie kompleksowego remontu, jak również wspierany jest dotacją podmiotową na prowadzenie właśnie tej działalności kulturalnej.
Jeżeli mówimy o tym wsparciu, to właśnie kolejne słowo, o którym będziemy mówić, to obszar wsparcia. Obszar wsparcia? Nie przychodzi nic do głowy w tym momencie. Obszar wsparcia? Że instytucje publiczne wspomagają jakieś prywatne przedsiębiorstwa, coś takiego? No to obszar wsparcia w definicji wykorzystania środków unijnych, no to może być obszar, którego to wsparcie ma dotyczyć, tak? Obszar wsparcia to jest obszar, w który się akurat inwestuje, by wzmóc jego wydolność ekonomiczną, na przykład obszary wiejskie. To obszary, do którego trafiają jakieś środki. Obszar wsparcia to taki rejon, region, teren, obszar, który potrzebuje dodatkowej pomocy finansowej, gospodarczej w rozwoju. Są to takie regiony, którym przysługuje dodatkowa pomoc finansowa. Ale oczywiście trzeba pamiętać, że jednostki zarejestrowane w tym obszarze wsparcia mogą prowadzić działalność także w innych regionach Polski. Pani dyrektor, o jakim obszarze mówimy, mówiąc o obszarze wsparcia? Obszar wsparcia to jest obszar, który jest zdefiniowany jako szerszy temat, na przykład obszar wsparcia w zakresie środowiska, obszar wsparcia w zakresie kultury czy edukacji, w skład w którego wchodzą opcje, projekty. I my mówimy, że naszym obszarze wsparcia jest turystyka, kultura, transport. To wiemy, że to są jakby priorytety działania naszego programu przyszłego czy teraźniejszego. W tej chwili zaczynamy już rozmawiać pod obszar wsparcia pod nowy okres programowania tak naprawdę. O tym, co w województwie śląskim będziemy chcieli zrobić w 2014 roku. I co z tych rozmów wynika już? Na pewno będziemy wspierać przedsiębiorczość, czyli dalej przedsiębiorczość, rozwój badawczo-rozwojowy, środowisko, na pewno transport, ale też te mniejsze obszary związane z kulturą i tym takim wyższym rozwojem. Wiemy też, że komisja bardzo mocno stawia na odnawialne źródła energii, niską emisję, że będziemy musieli też dedykować środki specjalnie obszarom miejskim, miastom, bo bardzo ważne jest w przyszłym okresie, jak i w tym okresie 2017-2013, żeby wybrać te obszary wsparcia w partnerstwie, razem z partnerami, którzy są w regionie, jednostkami, więc te partnerstwa tworzymy i będziemy je wykorzystywać i myślę, że tak jak w poprzednim okresie będziemy schodzić nawet do podmiotów na poziomie powiatów i rozmawiać w spotkaniach tych właśnie organizowanych przez powiaty, które w zeszłym okresie programowania bardzo dużo dobrego przyniosło, że te spotkania właśnie były bardzo fajne, że ze społecznościami lokalnymi mogliśmy porozmawiać właśnie o obszarze wsparcia, z którego później będą wynikać poszczególne już projekty, priorytety. Jednym z obszarów wsparcia dla samorządu Tarnowskich Gór jest na pewno kultura, bo to wiemy, będąc w tym miejscu, ale wiem też, że środowisko. Tak, zdecydowanie. Korzystaliśmy nie tylko ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, bo z Funduszu Spójności pozyskaliśmy kwotę 100-kilkudziesięciu milionów na budowę nowoczesnej oczyszczalni i nowej sieci kanalizacyjnej, ale w ramach RPO też w środowisku zrekultywowaliśmy stare wysypisko śmieci. W Pałacu w Rybnej, w którym właśnie się znajdujemy, Państwo macie okazję zobaczyć, odtworzyliśmy instytucję kultury, całkiem nowa jakość, to też kilka milionów złotych. No i wreszcie w dziedzinie transport, w obszarze wsparcia transportu, realizujemy w ramach Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej dwa bardzo duże projekty. To wymiana taboru autobusowego w PKM Sierklaniec, kwota około 50 milionów złotych, jak również właśnie rozpoczynający się remont dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. Duże przedsięwzięcie. Mówiąc o takich obszarach wsparcia, trochę w przenośni jeszcze zapytam się, jakie są obszary wsparcia konkretnie kultury? W jakim kierunku Państwo idziecie? Czy to są głównie wystawy, bo wiem, że macie własną galerię? I jaki rodzaj muzyki tutaj preferujecie? Zdecydowanie wracamy do tego, co już historia zaznaczyła w tym miejscu. Wracamy do twórczości, do muzyki kameralnej z uwagi na rozmiary tegoż obiektu. Chcielibyśmy również rozwinąć działalność wystawienniczą, jak również poszerzyć zakres organizowanych koncertów o przestrzeń plenerową, z uwagi na to, iż ten właśnie remont w oparciu o środki RPO pozwolił również na zagospodarowanie przestrzeni za pałacem, gdzie powstała letnia scena widowiskowa dla około 300 słuchaczy. I to są dalsze plany. Tak, oczywiście. Kolejne słowo to partnerstwo publiczno-prywatne.
Nie wiem, może jakaś, jak się dodaje spółki między rządem i właśnie spółką prywatną, czyli tam połączenie jakichś funduszy albo osiąganie wspólnych celów, coś takiego. Coś jak się zrzeszają po prostu partnerzy, żeby razem pracować, razem gdzieś może lepiej podchodzić do problemu, gdzieś razem uderzyć. Współpraca podmiotów gospodarczych państwowych z prywatnymi. To jest stosunek pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi. Wydaje mi się, że jest to jakaś współpraca pomiędzy spółkami, instytucjami prywatnymi a publicznymi. Partnerstwo publiczno-prywatne to forma długotrwałej współpracy między partnerem publicznym urzędem i partnerem prywatnym przedsiębiorstwem. Partnerstwo publiczno-prywatne umożliwia w praktyce świadczenie usług publicznych w obiektach o wyższym standardzie. W efekcie mamy piękniejsze dworce kolejowe, ładniejsze obiekty sportowe. Pani dyrektor, dlaczego tak ważne jest to partnerstwo publiczno-prywatne? Wydaje mi się, że czasami wynika to z tego, że trochę tych pieniędzy brakuje na rynku, prawda? Tak. To jest ta podstawa. Podstawa, że dofinansowanie ze strony publicznego sektora środków Unii Europejskiej, jednostek samorządu terytorialnego czasami jest niewystarczające. Są też tak projekty, które charakteryzują się pewnym elementem dochodowości, które nigdy nie będą wspierane ze środków na przykład unijnych. I wtedy warto zastanowić się za zastosowaniem tego modelu wsparcia, gdzie łączy się biznes, firmy małe, średnie czy duże przedsiębiorstwa wraz z jednostką samorządu terytorialnego na rzecz realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój publiczny. Niestety tutaj muszę powiedzieć, że interpretacja Ministerstwa Finansów dotycząca wliczania zobowiązań wynikających z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym do wskaźnika zadłużenia gmin spowodowała, że wiele gmin, o tym wiem, wycofało się z pomysłów udziału w partnerstwie publiczno-prywatnym. Szkoda. Oczywiście istnieją przesłanki, które pozwalają nie wliczać tych zobowiązań do wskaźnika długu, jednak w wielu przypadkach te przesłanki nie są spełnione. A szkoda, może warto pomyśleć o zmianach ustawodawczych. O tych zmianach ustawodawczych mówi się już od pewnego czasu. Wracając jeszcze do planów dotyczących Pałacu w Rybnej, jak te konkretnie plany mają wyglądać? Mówię oczywiście o wykorzystaniu unijnych funduszy. Jesteśmy na etapie przygotowywania koncepcji rewitalizacji zabytkowego 3-hektarowego parku. W ostatnim czasie pojawiła się również koncepcja stworzenia tutaj w tej przestrzeni parkowej pewnego rodzaju muzeum muzyki. Natomiast o konkretach myślę będziemy rozmawiali w następnym okresie programowania. Czyli również Państwo będziecie chcieli zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc? Zdecydowanie tak. Miejmy nadzieję, że to się uda i park odzyska swoją dawną świetność, podobnie jak ten piękny pałac. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Dziękujemy. W kwietniu 2011 roku Pałac w Rybnej uzyskał status Tarnogórskiej Instytucji Kultury. Dzięki temu utrzymuje się z dotacji miasta oraz działalności komercyjnej. Pałac po rewitalizacji może z powodzeniem konkurować na arenie kulturalnej z podobnymi tego typu instytucjami w województwie śląskim.